piękne miasto. On the outside, looking in, I really wasn't sure what I was getting. Between the highways, on the sea, waiting for something to get to me. I wasn't sure what I was hoping for, you see. Witam was wszystkich na naszej wycieczce szkolnej do Londynu. Aktualnie dojechaliśmy już na lotnisko Modlin ze Siedlec, tutaj z Kubusiem. No i zaraz będziemy wsiedli do naszego gate'u, bo nasz lot leci o 13.55. Przeszliśmy przez security check, więc chwilę teraz się pokręcimy po tym lotnisku. Tutaj nie ma dużo co zobaczyć, bo to jest Modlin, malutkie bardzo lotnisko, ale chwilę pochodzimy się, pochodzimy sobie tutaj. No i będziemy szli przez passport control do naszego już gate'u i tam będziemy czekali na nasz boarding, na nasz samolot, który będzie leciał o 13.55 z Warszawy, Modlin, nie do końca Warszawy, do London Stansted. Kubuś kupuje wodę. No, proszę bardzo. Zimna. Smaczna? Testuj. Dobra, to jest smaczne. Nie. Nie dobra? Kranowa lepsze. Kranowa lepsze, dobra. To jest zdanie Kuby. Nie polecamy tej wody tutaj. W powietrzu Kuba to jest właśnie odpoczywa. Przepyszną kanapkę od mojej mamy, więc duży shoutout dla mojej mamy za zrobienie przepysznych kanapek. Teraz właśnie znajdujemy się w Chinatown, jesteśmy już po kolacji i po zakwaterowaniu się w naszym hotelu, w którym będziemy przez kolejne 4 noce. No i właśnie przechodzimy się teraz wieczorkiem, jest 9.21 i przechodzimy się uliczkami właśnie Chinatown tutaj. Kubuś mówi cześć. Cześć. Trafalgar Square, to jest właśnie plac nazwany po tym typu, który właśnie walczył w tej bitwie Trafalgar. Znajduje się tutaj National Gallery, gdzie jest dużo różnych obrazów, po prostu jest to muzeum. Również jest ambasada Kanady, po drugiej stronie ambasada RPA. Jest dużo różnych tutaj zabytków i monumentów właśnie na tym placu, z których widać, a również tam w oddali daleko, no tam, widać wielkiego Bena. No i bardzo urokliwy i ładne miejsce jest tutaj mniej więcej w centrum Londynu. Na stacji metra dotarliśmy, zaraz będziemy wchodzić do metra. Staliśmy jeszcze na chwilę do Tesco, żeby kupić jakieś napoje i różne rzeczy. A tutaj drugi Kuba chwali się polskim tybarkiem. Jeżeli chodzi o monarchę, to, że koronacja musi odbyć się tutaj. Tak jest od XI wieku do dziś. Pierwsza koronacja to jest Wilhelm Zdobywca i to jest rok 1666.
czyli stulecie 11, ostatnia koronacja w maju zeszłego roku. Teraz znajdujemy się już w Westminster Abbey i właśnie będziemy za chwilę wchodzić do środka, do tego właśnie opactwa, znaczy jesteśmy w środku i będziemy mieli okazję zobaczyć różne tutaj groby i przecudowną architekturę średniowieczną. Zazwyczaj każdy kraj, jeżeli w ogóle ma, ma jednego. To jest to się gdzieś tam. I tak jak na londyńską pogodę przystało, jest ciemno, pochmurnie, brak słońca, no i od rana pada deszcz, jak widzicie wszyscy z parasolkami, ale za to widoki są przecudowne. Piękne miasto, piękny kraj. Yes. Dogadam. Big, you know, so you have to keep close to me, if you know what I mean. Yeah. Could you speak more proper British, my friend? Sorry, no habla inglés. A teraz jesteśmy na Parliament Square pod pomnikiem Churchilla. Tutaj jest również widok na Big Ben. Tam jest to właśnie opactwo, w którym byliśmy przed chwilą, czyli Westminster Abbey. I ogółem tutaj widać większość główniejszych atrakcji. Właśnie jesteśmy na rejsie po Tamizie. Aktualnie przepływamy obok The Shard, czyli najwyższego budynku tutaj Anglii. Jesteśmy na takim krótkim rejsie godzinnym, sobie popływamy tutaj po Tamizie, zobaczymy różne obiekty obok tej rzeki. No i niedługo właśnie będziemy obok The Tower Bridge przepływać. A to jest statek marynarki brytyjskiej HMS Belfast, który został wybudowany w tym samym shipyard, co został wybudowany Titanic. No i właśnie on jest z czasu II wojny światowej jeszcze. Aktualnie znajdujemy się na terenie, to znaczy pod wejściem do Tower of London. Czy to jest miejsce, gdzie znajduje się na przykład White Tower, czy na przykład Skarbiec. I zaraz tam właśnie wejdziemy do środka i będziemy przechodzić się po tym właśnie, po tej właśnie twierdze i zobaczymy parę tam różnych miejsc. I tutaj za mną jest akurat posąg misia, który właśnie misz polarny, który król Anglii dostał od króla Norwegii. I jakby nie wiedzieli, co z nim zrobić, więc go trzymali tutaj i wykorzystywali go na przykład do łowienia ryb właśnie w Tamizie i łowiłem właśnie łososie na przykład jeszcze wtedy, które były w Tamizie, teraz już nie ma, więc ekologiczny niż łowiący rybki dla Anglików. Natomiast legenda mówi, że kiedy Biała Wieża już stała, to miały przylecieć tutaj kroki i póki kroki tutaj są, póty wieża będzie stała i królestwo będzie istnieć. Jeżeli kroki stąd odlecą, Biała Wieża się zawali, a królestwo się rozpadnie. Dlatego kroki tutaj były, są, będą i nigdzie nigdy stąd nie odlecą.
zamierzamy. A London Bridge, czyli ten, o którym mamy jakieś tam ryby, piosenki, anglosaski, rzymski, jeden jedyny w Londynie od czasów rzymskich do XVIII wieku, to jest następny zwykły prosty most. Właśnie znajdujemy się na Oxford Street, bo przyjechaliśmy właśnie metrem z Tower of London tutaj na Oxford i mamy teraz godzinkę i pół czasu wolnego. Tutaj sobie pochodzić, kupić pamiątki, magnesiki. Tutaj właśnie Kuba zakupił sobie przepiękną czapeczkę z Londynu. No i tu właśnie się poprzechodzimy chwilę i będziemy chyba wracać potem do hotelu z powrotem metrem. Tutaj właśnie obok znajduje się przeduży dom handlowy, w którym można kupić przeróżne luksusowe rzeczy. Louis Vuitton, Gucci, Armani i te sprawy. Jest tu właśnie na tym Oxford Street znajduje się taki wielki budynek z tymi markami. A tutaj jak widzicie z okazji Ramadanu, który zaczął się w niedzielę po południu, czyli 10 marca, jest Happy Ramadan, czyli Ramadan Karim po arabsku. Czyli szczęśliwego Ramadanu. No i właśnie jest parę dekoracji z okazji rozpoczęcia Ramadanu, który będzie trwał do 10 kwietnia. Na piętrowy autobus, czyli te, z którego Londyn słynie. Pierwszy z takim jadę. No i właśnie jedziemy teraz dwa przystanki z naszego hotelu na metro i metrem będziemy jechali do Buckingham Palace, żeby zobaczyć właśnie zmiany warty. I właśnie tam zmierzamy, więc lećmy dalej. Metro Piccadilly Circus, tutaj mniej więcej w centrum, niedaleko właśnie wejścia do Chinatown i niedaleko Trafalgar Square, gdzie byliśmy w poniedziałek wieczorem. No i tu mamy teraz 50 minut czasu wolnego, żeby na przykład wejść do M&M's World czy do Lego, popatrzeć sobie na fajne takie sklepy tutaj i zaraz będziemy pewnie zmierzać albo do Chinatown, a potem w stronę Buckingham Palace. Teraz jesteśmy właśnie pod taką oficjalną, bardzo ładną bramą i wejściem takim głównym, jakby można z różnych stron wejść, ale takie główne, bo ma ładną bramę, do Chinatown właśnie. Cześć, kupujemy tak, sobie właśnie pocztówki. Cudowne, takie piękne. Może i nie malowane ręcznie, ale wygląda jakby malowane byli. Ręcznie. Były malowane ręcznie, więc tu kupimy sobie po pocztówce. A tutaj po prawej właśnie jest ambasada Kanady. Znajdujemy się właśnie pod koszarami wojska angielskiego, tutaj brytyjskiego właśnie. Tu są koszary wojsk. No i właśnie zbierają się tutaj żołnierze, żeby przygotować zmianę warty, która później przemaszeruje do Buckingham Palace i tam właśnie będzie już ta zmiana warty, do której zaraz przyjdziemy właśnie stąd, z tych koszar, idziemy do Buckingham Palace i tam właśnie zobaczymy zmianę warty również. I Buckingham Palace as well. Jak
aktualnie przecieszymy się St. James Park od właśnie KOTAR, armii brytyjskiej. I już jesteśmy już prawie pod pałacem Buckingham Palace, jest mniej więcej 9 minut piechotki, stamtąd dojść tu, no takiej powolnej piechotki, można dojść pewnie ich 5. I teraz będziemy czekać tutaj pod Buckingham Palace właśnie na zmianę warty, która przyjdzie stamtąd, plus parę różnych oddziałów z innych miejsc. I będzie również taka orkiestra, która jest drugim oddziałem głosu 3, z drugiej strony będzie jakby przychodzić, a tamta właśnie, którą widzieliśmy, ci na konikach, będą szedli właśnie o tędy, główną tą, pod Buckingham Palace, tutaj właśnie. Właśnie trafiliśmy już pod Buckingham Palace, tutaj on właśnie znajduje. I jak widzicie, właśnie teraz będzie zmiana warty, a tam właśnie również idzie orkiestra, która gra melodię. Teraz jednym się już o samych podnóż Buckingham Palace, czyli chyba każdy zna Buckingham Palace, jest to najsłynniejszy jakby pasuj znajdujący się w City of Westminster i to jest administratywne miejsce monarch właśnie brytyjskich, the UK, bo tutaj właśnie są różne ceremonie robione, okazje, różne uroczystości się właśnie tutaj odbywają, ten właśnie plac tutaj przed Buckingham Palace i ogółem tutaj właśnie jest jeden z takich administratywnych domów mieszkaniowych właśnie monarchii brytyjskiej. Był za pałacem jest maleńki ogródek, 18 hektarów. Irish mają 4 i Walia ma 5. Patrzycie na ułożenie guzików i od razu wiadomo, z którego są ryki. Najlepsza Falkers Square. Weszliśmy właśnie do środka. Jesteśmy w środku. Ja sobie na razie na chwilę usiadłem. No i mamy okazję zobaczyć przeróżne dzieła sztuki. W tej galerii znajduje się około ich tyle. Nie jestem pewien liczby, więc daję ją tutaj, bo nie pamiętam na pamięć. No i właśnie jest tu bardzo dużo obrazów. Przy tym mieliśmy nawet okazję zobaczyć Vincent van Gogh obrazy, na przykład Słoneczniki. Zobaczyliśmy i inne, a również Claude Monet i dużo, dużo, dużo innych sławnych artystów, malarzy i po prostu mam okazję przejść się tutaj właśnie po tym muzeum i zobaczyć przepiękne obrazy. Jest świeżka? Nie, to jest świeżka nie z łoju, jak u zwykłego kowalskiego, tylko to jest świeczka z wąsu. Macie środek dnia, spójrzcie przez okno, to jest środek dnia, pali się świeczka, zapalę sobie świeczkę za dnia, jestem bogaty, stać mi. Aktualnie znajdujemy się już w środku The British Museum. Trafiliśmy tutaj, weszliśmy.
Pierwszą ekspozycję, na jaką my trafiliśmy, to jest właśnie w starożytnym Egipcie, bo jak wiemy, panowanie brytyjskie sięgało prawie wszędzie praktycznie. Dużo krajów było pod panowaniem brytyjskim, brytyjskiego imperium, Egipt jednym z nich, czy właśnie były podboje Asyrii, czyli to jest kraina mniej więcej teraz tam, gdzie leży Iran, cywilizacja właśnie była. No i właśnie przechodzimy się po tym muzeum przez najbliższą godzinę i pół. Jest to bardzo dużo do zobaczenia, ponieważ jest to olbrzymie muzeum, więc jest tu dużo bardzo artefaktów, rzeźb i różnych cywilizacji i krajów świata do zobaczenia. Centrum handlowym teraz zrobione, kiedyś to lokalny custom market, ale potem przerobili w centrum handlowe do turystów, więc mieli po prostu przeróżne różne sklepy i sklepiki, ale właśnie przechodzimy przez to, właśnie wyszliśmy i będziemy siedli na obiad, lunch, obiad, kolację do włoskiej knajpy. A teraz właśnie obok weszliśmy do jakiegoś jakby chińskiego sklepu, takiego marketu, gdzie można kupić wszystko, ubrania, podróby, rurcze, lakie i no różne magnesiki, pamiątki i nie tylko. Jak widzicie, właśnie przyszliśmy obok jakiegoś Harry Potter, The Cursed Child, bo nowy film wychodzi. Jak widzicie, jest strasznie dużo ludzi tutaj w ogóle w centrum. Dosłownie wszędzie ludzie chodzą, trzeba uważać, żeby ci auto nie przyjechało. No, co chwilę ktoś zatrąbi, skuter, dokładnie. Ale bardzo fajnie, klimatycznie i bardzo fajnie jest w centrum. No i macie Harry'ego. Który zabiera nas bezpośrednio do Hammersmith, czyli do naszej stacji, gdzie mamy nasze miejsce zakwaterowania, mniej więcej w tych rejonach, więc bezpośrednio już do naszego hotelu. Więc nasz drugi pełny dzień w Londynie już dobiega końca, więc wracamy już z powrotem. Będziemy mogli odpocząć, zrelaksować się już po całym dniu na nogach. No i tak nasz drugi dzień w Londynie dobiega końca. Thank you.